Także jeszcze raz dobry wieczór. Witam na kolejnym live z liderką. Dziś opowiem Wam o siłach charakteru. Nazywam się Barbara Mróz, jestem psychologiem i współtworzę Akademię Zwinnej Liderki. Zacznę od tego, że jeśli ktoś zrobił wcześniej test, o którym pisaliśmy na fanpage'u Akademii Zwinnej Liderki, zachęcam do podzielenia się w komentarzu swoimi pierwszymi na liście siłami charakteru, tymi najmocniejszymi. Ja zacznę od podzielenia się swoimi i moje siły charakteru to docenianie piękna i doskonałości, zdolność do kochania i bycia kochanym. Kolejna siła to uczciwość, czyli szczerość i autentyczność. Następna to ciekawość i zainteresowanie światem oraz krytyczne myślenie. No dobrze, to jeszcze zanim przejdę do opowiadania o siłach charakteru, zachęcam też do udziału w konkursie. Mam takie pytanie, jak myślicie, które z sił charakteru są najsilniej związane z poczuciem szczęścia i satysfakcją z życia? Osoba, która jako pierwsza w komentarzu napisze prawidłową albo zbliżoną najbardziej odpowiedź, otrzyma dwie bezpłatne konsultacje online dotyczące jej sił charakteru. Także zapraszam, wpisujcie. Które z tych sił Waszym zdaniem są związane z poczuciem szczęścia i satysfakcją z życia? No właśnie, chcemy być szczęśliwi, mieć satysfakcję z życia i warto nad tym pracować. Ale kiedy zaczynamy pracować nad sobą, nad rozwojem osobistym, to zwykle najczęściej skupiamy się bardziej na tym, co robimy źle, co z nami jest nie tak, chcemy to poprawić czy zmienić. Mamy takie podejście do siebie i rozwój osobisty traktujemy raczej jako pracę nad słabościami czy brakami. W związku z tym ta praca jest raczej taką pracą niewdzięczną, dlatego że jakby trudno jest wtedy zauważyć jakieś szybsze efekty. Poza tym otoczenie nam nie sprzyja. Raczej jesteśmy zawsze oceniani właśnie pod kątem też naszych braków, naszych niedoskonałości. Zaczyna to się już od dzieciństwa. Taki model oceniania ma szkoła, edukacja. Później również w pracy nasi przełożeni, szefowie, współpracownicy bardziej koncentrują się na tym, co robimy źle. Rzadziej nas doceniają. Nawet jeżeli opanowali taki komunikat kanapkowy, czyli najpierw mówią o tym, że zrobiliśmy coś pozytywnego, potem mówią o tej rzeczy negatywnej na nasz temat i zamykają to znowu jakąś rzeczą pozytywną. I na przykład wygląda to w ten sposób, że przełożony mówi do nas na koniec projektu, że klient jest zadowolony z tego projektu, ale trochę narzekał na opóźnienia. Jednak cieszę się, że udało ci się zamknąć w założonym budżecie. I mimo, że w tym komunikacie pojawiły się aż dwie informacje pozytywne i jedna negatywna, to jednak wychwyciliśmy tę negatywną, tak? I na niej się skoncentrowaliśmy. Ta koncentracja na negatywności ma uzasadnienie ewolucyjne. Mózg naszych przodków, aby mogli przetrwać, wyewoluował w taki sposób, że negatywne bodźce dostrzegamy i przetwarzamy szybciej i łatwiej niż pozytywne. Zmiana tego wymaga od nas
dużej uważności i świadomego skupienia na tym, co pozytywne. Jednak ze względu na to, że nasz mózg jest plastyczny, jest to jak najbardziej możliwe, więc możemy nad tym pracować, to zmienić. Jeśli chodzi o negatywność, to również w psychologii. Nauki psychologiczne tradycyjnie poświęcały dużo uwagi na badanie raczej negatywnych i jakichś patologicznych aspektów, tak, naszego życia. Koncentrowały się na zaburzeniach psychicznych, na lęku, stresie, depresji. Raczej na marginesie było badanie aspektów pozytywnych, takich jak kreatywność, czy inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, czy wreszcie szczęście. Jednym z wybitnych profesorów psychologii jest Martin Seligman. I on przez dużą część swojej kariery zajmował się depresją, jest autorem podręcznika o psychopatologii, z którego zresztą sama uczyłam się podczas studiów. I on w pewnym momencie, po wielu latach, sam doszedł do wniosku, że zajmowanie się psychologią cierpienia obciąża jego samego i zaczął zastanawiać się, dlaczego koncentrujemy się tylko na negatywności. I pod koniec lat 90. podjął badania nad tym, co nadaje życiu głębszy sens i co pozwala ludziom osiągać głęboki dobrostan. Swoimi badaniami zapoczątkował powstanie nowej dziedziny, jaką jest psychologia pozytywna, która zajmuje się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia. Wspólnie z innym wybitnym psychologiem, Christopherem Petersonem, a także zespołem 55 naukowców, zrealizował 3-letni projekt badawczy, w wyniku którego powstała koncepcja 24 sił charakteru. Badacze wykorzystali podczas tworzenia tej koncepcji wiedzę na temat moralnie cenionych cnót w różnych kulturach, systemach filozoficznych i religiach na całym świecie, między innymi takich jak buddyzm, chrześcijaństwo, filozofia grecka, hinduizm, islam, judaizm, konfucjanizm i taoizm. Także były to takie dosyć obszerne badania przez różne kultury i religie na całym świecie. W rezultacie tych analiz w 2004 roku ukazało się opracowanie, gdzie wyodrębniono 6 cenionych przez stulecia cnót. I były to mądrość, odwaga, człowieczeństwo, sprawiedliwość, umiar i transcendencja. I w ramach tych 6 cnót wyodrębniono 24 siły charakteru. Zgodnie z tą koncepcją, siły charakteru są pozytywnymi cechami osobowości. Są takim naszym, są fundamentem naszej tożsamości. Mówią o tym, kim jesteśmy, ale też wpływają na nasze zachowania. Ale co najważniejsze, rezultaty tych zachowań są pozytywne zarówno dla nas, jak i innych ludzi. Warto rozróżnić, że osobowość to jest taki unikatowy sposób myślenia, działania i odczuwania każdego człowieka. Jest on względnie stały. Przez całe życie kształtuje się na bazie temperamentu, osobistych doświadczeń, ale także historii rodziny i kultury, w której dorastamy. Charakter natomiast jest częścią naszej osobowości i wiąże się z tymi moralnymi lub etycznymi aspektami naszych zachowań. Formuje się w zasadzie bez naszego świadomego udziału, pod wpływem opiekunów lub środowiska.
jednak kiedy stajemy się dorośli, bardziej dojrzali, możemy nad tym panować i jakby w swoim życiu decydować sami, jacy będziemy dla ludzi i świata. Także możemy wpływać na swój charakter intencjonalnie poprzez swoje decyzje i pracę nad nim. Te 24 siły charakteru składają się na te 6 cnót i krótko przedstawię te wszystkie siły. I tak, w ramach cnoty nazywanej jako mądrość i wiedza wyróżniamy takie siły charakteru jak kreatywność, na którą składa się pomysłowość i oryginalność. Jest to taka siła związana z nowatorstwem i twórczym podejściem w różnych dziedzinach życia. Kolejną siłą jest ciekawość i zainteresowanie światem, która jest związana z chęcią do badania i odkrywania nowych rzeczy. Kolejna to krytyczne myślenie, na którą składa się ocenianie sytuacji, rzeczywistości z zachowaniem otwartości. Jest to takie wielostronne spojrzenie na rzeczywistość i gotowość do jej badania. Kolejna siła z tej grupy to zamiłowanie do uczenia się. Taka chęć do mistrzowskiego opanowania nowej wiedzy i umiejętności. I najwyższym poziomem tych sił i taką siłą o najwyższym poziomie w tej grupie to jest perspektywa, inaczej mądrość, zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia. I te wszystkie siły są w ramach cnoty związanej z mądrością i wiedzą. Kolejna cnota to odwaga. Na nią składa się odwaga rozumiana jako dzielność, czyli stawianie czoła sytuacjom, które budzą lęk, są trudne, stanowią wyzwanie albo wywołują ból. Kolejna to wytrwałość, na którą składa się pracowitość i sumienność, czyli taka umiejętność doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. Następną siłą jest uczciwość, na którą składa się szczerość i autentyczność, więc to nie jest tylko mówienie prawdy, ale też otwarte, uczciwe prezentowanie siebie, kim jesteśmy. I w końcu kolejną siłą w ramach cnoty odwagi jest zapał, wyrażający się poprzez entuzjazm i energię. Następna grupa sił wchodzi w zakres cnoty człowieczeństwa i jest to siła o nazwie takiej krótkiej miłość i tutaj chodzi o zdolność do kochania i bycia kochanym, a związana jest z umiejętnością traktowania jako ważnych i wartościowych bliskich związków z innymi ludźmi. Czyli tu nie chodzi tylko o taką miłość romantyczną, czy miłość do bliskich osób, rodziny, partnera, dzieci, ale takie ogólne ciepło wyrażane w stosunku do innych ludzi i cenienie relacji z nimi. Kolejną siłą jest życzliwość, na którą składa się dobroć i wspaniałomyślność. I ta siła jest związana z wyświadczaniem przysług i dobrych uczynków innym ludziom. Następna to inteligencja społeczna. Jest to świadomość uczuć i motywów wpływających zarówno na nasze zachowanie, jak i innych osób. Kolejna cnota to sprawiedliwość i na nią składają się 3 siły. Pierwsza z nich to praca zespołowa,
pod którą jest rozumiana również postawa obywatelska i lojalność oraz zdolności do współpracy z innymi. Następnie jest to sprawiedliwość, czyli równe traktowanie innych osób i bezstronność oraz zdolności przywódcze. Piąta cnota to umiar. W jej skład wchodzą takie siły jak przebaczanie i miłosierdzie oraz wielkoduszność. Druga siła to pokora i skromność. I jest to wbrew pozorom taka siła, która świadczy o wysokim poczuciu wartości tej osoby, dlatego że ona dlatego jest skromna i ma pokorę, bo jakby ma wewnętrzne poczucie wartości i nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. Kolejną siłą jest rozwaga, na którą składa się zarówno roztropność, jak i ostrożność. Jest to mądra ostrożność i dyskrecja. I ostatnia, czwarta w ramach tej cnoty, to jest samokontrola i samoregulacja. Ostatnią cnotą jest transcendencja i na nią składają się takie siły jak docenianie piękna i doskonałości, wyrażające się w zachwycie, zdumieniu pięknem czy biegłością w różnych obszarach życia. Kolejną siłą jest wdzięczność, czyli umiejętność wyrażania wdzięczności za dobro otrzymywane. Trzecia siła to jest nadzieja, rozumiana jako optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość. Kolejna to humor i skłonność do zabawy. I wreszcie siła charakteru, która ma taką ogólną nazwę duchowość. Związana jest ona z poczuciem celu i wiarą. I tutaj tak szeroko chodzi o posiadanie spójnego systemu przekonań na temat sensu życia i wyższych celów. Co warto wiedzieć o siłach charakteru? Przede wszystkim, co najważniejsze, wszyscy dysponujemy wszystkimi siłami charakteru, ale dysponujemy nimi w różnym natężeniu. I co ważne, nie definiuje nas jedna siła. One działają wspólnie. Każdy człowiek ma specyficzny dla siebie zestaw sił i ich natężenia. Przepraszam, ale gdzieś mi chyba słuchawka uciekła. No właśnie, każdy z nas ma taki specyficzny zestaw sił i są one w różnym natężeniu. Siły charakteru są bardziej złożone, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy ich nazwy, patrzymy na ich etykiety. Warto najpierw zrozumieć, poczytać, czym się one charakteryzują i w czym się dana siła przejawia. Na przykład życzliwość to nie jest tylko bycie życzliwym. Na tę siłę składa się również współczucie, altruizm, bycie hojnym, chęć troski, opieki nad innymi, czy po prostu na co dzień takie zwyczajne bycie miłym. Uczciwość z kolei to także spójność naszych czynów, myśli, tego co mówimy, co robimy i autentyczność w tym, kim jesteśmy. Takie szczere i prawdziwe przedstawianie siebie. Siły charakteru, jak mówiłam wcześniej, są częścią naszej tożsamości. Świadczą one o tym, kim jesteśmy, ale przede wszystkim przejawiają się w działaniu. Poprzez nasze zachowania i te zachowania mogą być różne w różny sposób i w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach.
Siły charakteru zasadniczo są stabilne, ale tak jak mówiłam, mamy na nie wpływ, możemy je rozwijać. Na pewno te siły, które są najsłabsze, nie staną się naszymi siłami najsilniejszymi. Z drugiej strony te, które przychodzą nam jakby z łatwością, są takie dla nas bardziej naturalne, też nie osłabną. Siły mogą zmieniać się w odpowiedzi na ważne wydarzenia życiowe, ale też pod wpływem jakichś interwencji, naszej pracy nad sobą. Taka praca nad siłami charakteru może również inspirować inne osoby w otoczeniu i motywować je do rozwijania swoich sił charakteru. Warto wiedzieć, że siły charakteru mogą być zarówno nadużywane, jak i niedostatecznie wykorzystane. Optymalne wykorzystanie danej siły to jest taka właściwa kombinacja tej siły wyrażona we właściwy sposób i we właściwej sytuacji. Więc tutaj chodzi nam o to, żeby nie doskonalić daną siłę i jakby gdzieś realizować ją w jakiś perfekcyjny sposób, tylko żeby była ona odpowiednia. Jeszcze chciałam powiedzieć parę zdań o siłach charakteru w pracy. Coraz więcej badań pokazuje się, które mówią, że rozwijanie i korzystanie z sił charakteru zwiększa pewność siebie, ogólny dobrostan i zaangażowanie w pracę. Jeżeli w jakiejś firmie ceni się siły charakteru i pracownicy mogą wykorzystywać swoje mocne strony w pracy, to takie organizacje czerpią korzyści zarówno z niższego poziomu rotacji pracowników, z wyższego poziomu wydajności, bardziej zadowolonych klientów i ogólnie większej rentowności. Z kolei tam, gdzie nie jest ceniona moralność i siły charakteru, zaobserwowano częstsze występowanie toksycznego środowiska pracy i większą skłonność pracowników do nieetycznych zachowań. W 2012 roku przeprowadzono badanie wśród top menadżerów dużych firm nastawionych na zysk, w którym badano takie siły charakteru jak uczciwość, odwaga, perspektywa, czyli taka mądrość oraz inteligencję społeczną. Wszystkie z tych sił były ważne dla osiągania przez nich wyników, ale uczciwość w największym stopniu wpływała na efektywność tych top menadżerów. Jeszcze chciałam powiedzieć o innych badaniach. Badanie z tego samego roku, 2012, pokazało, że osoby, które wykorzystują na co dzień cztery lub więcej swoich najmocniejszych sił, nie tylko doświadczają większej satysfakcji z pracy, ale staje się ona dla nich wręcz powołaniem. Nadaje sens w ich życiu w przeciwieństwie do pracy, która tylko zapewnia utrzymanie czy status. Osoby, które pracują z powołaniem, są skłonne do dawania z siebie dużo więcej i są bardziej odporne i wytrwałe w obliczu problemów czy trudności. W dłuższej perspektywie mogą osiągać lepsze wyniki i są bardziej lojalne wobec firmy. Z kolei inne badanie z 2015 roku pokazało, że siły charakteru mogą przeciwdziałać stresowi związanemu z pracą. Jeśli stres jest nadmierny i chroniczny, to powoduje znaczne pogorszenie wydajności.
wykorzystywanie sił sygnaturowych daje nam energię do działania i jest to buforem dla stresu. Także jest szereg korzyści, które możemy mieć z korzystania z sił w pracy. I okazuje się, że ludzie wykorzystujący swoje mocne strony w pracy są szczęśliwsi. Badania pokazały, że mogą mieć niższy poziom depresji, wyższy poziom witalności i dobre zdrowie psychiczne. Doświadczają oni również mniejszego stresu, mają wyższy poziom pozytywności, w szczególności pomagają w tym takie siły charakteru jak życzliwość, inteligencja społeczna, samoregulacja i perspektywa. Takie osoby czują się zdrowiej, mają więcej energii, również są bardziej zadowolone z życia. Lepiej rozwiązują problemy, mają lepszą wydajność. Wykorzystanie sił charakteru w pracy sprawia, że osoby są bardziej pewne siebie. Zarówno wiedza o siłach charakteru, jak i wykorzystanie mocnych stron są związane z poczuciem własnej skuteczności, z wyższą samooceną, samoakceptacją. Takie osoby doświadczają szybszego wzrostu, szybciej się uczą, dlatego że skupienie uwagi na pozytywnych cechach i wzmacnianie mocnych stron jest szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy uczymy się czegoś nowego, czegoś trudnego albo postrzeganego jako trudne. Osoby wykorzystujące mocne strony w pracy są również bardziej kreatywne i elastyczne. Rozwijanie mocnych stron pomaga ludziom lepiej dostosowywać się do zmian, angażować w bardziej kreatywne i proaktywne zachowania i zwracać większą uwagę na szczegóły. Jak już wcześniej mówiłam, to wykorzystanie też wzmacnia zaangażowanie w pracę i nawet w pewnym badaniu obliczono, że takie osoby są 6-krotnie bardziej zaangażowane w to, co robią. I jeszcze taką mam ciekawostkę. 10 sił charakteru, które ludzie zwykle wykorzystują w pracy, to jest uczciwość, krytyczne myślenie, perspektywa, sprawiedliwość, wytrwałość, zamiłowanie do uczenia się, zdolności przywódcze, zapał, ciekawość oraz inteligencja społeczna. Z kolei takie siły, które najmniej są wykorzystywane w pracy, to duchowość, docenianie piękna i doskonałości, miłość, odwaga i pokora. No właśnie, w jaki sposób możemy dowiedzieć się, jakimi siłami charakteru dysponujemy? Najprościej jest przeprowadzić bezpłatny test online, który jest dostępny na stronie instytucji non-profit, która zajmuje się badaniem sił charakteru. Tutaj w linku, w komentarzu dostaliście link, pod którym możecie zbadać swoje siły charakteru. I co ważne, ten test jest dostępny również w języku polskim. Dostępne są dwie wersje, jedna wersja dla dorosłych, druga skrócona dla młodzieży. Co ważne, ten test ma dobre właściwości psychometryczne, odnoszące się do trafności i rzetelności. Trafność, dobra trafność polega na tym, że ten test mierzy to, do czego został skonstruowany, a rzetelność, że ten pomiar jest dokładny.
Co ważne, ten test jest ciągle udoskonalany i poprawiany i skracany. Pierwsza wersja testu miała na przykład 240 pytań, obecnie to jest około 100 pytań, także można go zrobić w krótkim czasie, około 10-15 minut. Warto wiedzieć, że ten test, mimo że jest badany, udoskonalany, to tak jak wszystkie inne testy psychometryczne, nie jest idealny. Związane jest to z tym, że poszczególne pytania w teście, no mimo największych wysiłków, mogą mieć troszeczkę inne znaczenie dla każdego z nas i nie być wystarczająco precyzyjne. Wynik tego testu pokazuje nasilenie poszczególnych sił charakteru u osoby, która bada się i szereguje te siły po kolei od najmocniejszej do najsłabszej siły, którą dysponujemy. Dobrze jest nie traktować tego wyniku jako naszej charakterystyki, nie przyjmować takiej etykiety, dlatego że ten wynik nie jest diagnozą, ale jak najbardziej może być początkiem budowania naszej samoświadomości odnoszącej się do pozytywnych cech. Także wszystkim testom, temu również, warto przyjrzeć się krytycznie. Żeby sprawdzić, na ile te siły, które nam wychodzą w teście, dobrze jest zastanowić się, w jaki sposób naturalnie lubimy funkcjonować i co przychodzi nam z łatwością. Możemy prosić też o informację zwrotną od osób, które dobrze nas znają. Przedstawić jej listę tych 24 sił i zapytać się, która z tych sił zdaniem tej bliskiej osoby może do nas najbardziej pasować. Można też zastanowić się nad jakimś momentem w naszym życiu i przemyśleć, jakie siły charakteru doszły wtedy do głosu, co nam pomogło w realizacji czegoś, no, co miało jakiś pozytywny rezultat. Dlaczego warto rozpoznać te nasze siły charakteru i szczególnie jakby na początku też skupić się na siłach sygnaturowych. I teraz czym są te siły? Siły sygnaturowe to są te, które osiągają najwyższą wartość. One określane są również jako siły popisowe. Korzystanie z tych sił daje nam takie poczucie autentyczności, towarzyszy im podekscytowanie, ożywienie i czujemy przepływ energii. Tym siłom towarzyszy też szybki proces uczenia się ich stosowania i łatwość odnajdywania nowych form angażowania tych naszych mocnych stron zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Korzystanie z nich energetyzuje nas i wprawia w dobry nastrój, także warto jest to robić. Kiedy już poznamy nasze siły charakteru, na samym początku możemy nie mieć pomysłu, w jaki sposób możemy z nich skorzystać. Dlatego ważne jest, żeby najpierw zrozumieć, czym te siły są, w jakich zachowaniach one mogą się przejawiać.
Warto przyglądać się sytuacjom, być wyczulonym na takie, nauczyć się takiego przełapywania siebie na wykorzystaniu tych sił charakterów, zarówno jakby u nas samych, ale też obserwować innych ludzi. Mam też dla Was propozycję ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie jest związane z poznawaniem naszych sił charakteru. Można wybrać jedną ze swoich najmocniejszych sił i zadać sobie kilka pytań. Zastanowić się najpierw, w jaki sposób ta siła charakteru opisuje mnie taką, jaką naprawdę jestem. Jak wysoko cenię tę siłę charakteru? Dlaczego jest dla mnie ważna? Jakie korzyści mi przynosi? Następnie zastanowić się, czy ponoszę jakieś koszty związane z wykorzystaniem tej siły, kiedy dana siła mi nie służy. Można odpowiedzieć sobie na te pytania na piśmie, albo tylko zastanowić się nad nimi, albo też porozmawiać o tym z kimś bliskim, z kimś, kto nas zna. Kolejne ćwiczenie jest związane z wykorzystywaniem sił. I można podejść do tego w ten sposób, że wybieramy sobie jakąś siłę sygnaturową i próbujemy wykorzystywać tę siłę w inny sposób każdego dnia przez cały tydzień. Metaanalizy, czyli takie bardziej wiarygodne analizy rezultatów wielu badań, pokazały, że wykorzystywanie swoich sił sygnaturowych w inny sposób niż dotychczas, już po tygodniu takiej pracy, podnosi poziom szczęścia i satysfakcji z życia, obniża poziom depresji i ogólnie wzmacnia wykorzystywanie sił charakteru. Także polecam zrobienie takiego ćwiczenia. Jako przykład podam taką siłę ciekawość, jedną z moich sił sygnaturowych. I przykłady takich działań, pomysły na nowe wykorzystanie to na przykład jednego dnia można poszukać informacji na jakiś temat, który ostatnio Ciebie zainteresował. Kolejnego dnia możesz spróbować jakiejś nowej potrawy albo zjeść coś, czego dotychczas nie jadłaś. To też jest związane z eksploracją nowości, w której przejawia się ta siła charakteru. Trzeciego dnia zapytaj kolegę, koleżankę, bliską osobę, przyjaciółkę, przyjaciela o coś, o co nigdy nie pytałaś tej osoby. Porozmawiaj na jakiś nowy temat. Innego dnia wróć na przykład do domu inną drogą niż dotychczas. Ja na przykład lubię w miejscu, w którym mieszkam, zachowywać się czasem jak turysta. Spojrzeć w zupełnie inny sposób na miejsca, które dobrze znam. Rozglądać się wokół siebie, spojrzeć w górę, przyglądać się fasadom budynków, szukać szczegółów, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. I tutaj ta siła, ciekawość łączy się z inną z moich sił sygnaturowych, z taką siłą, która jest nazywana docenianiem piękna i doskonałości. Także jak spaceruję, czy tą stałą drogą, czy nową drogą, wyszukuję jakieś piękne elementy, tak? Nie wiem, jakieś detale budynku, czy jakiś piękny kolor drzewa, cienie. Także w ten sposób te siły łączą się ze sobą. Więcej ćwiczeń znajdziecie na mojej stronie internetowej www.barbaramroz.pl i tam są jeszcze opisane
dwa ćwiczenia we wpisie na temat sił sygnaturowych. Mam jeszcze dla Was takie dwie ciekawostki dotyczące występowania sił charakterów populacji. Jak okazuje się, że najczęściej występujące siły charakteru u ludzi to są uczciwość, rozumiana jako szczerość i autentyczność, sprawiedliwość, życzliwość, krytyczne myślenie, ciekawość i wdzięczność. Taka najczęściej występująca piątka. Z kolei siły, które występują najrzadziej, to jest zapał, duchowość, rozwaga, wybaczanie oraz samoregulacja. No właśnie, z tych najrzadziej występujących sił żadna z nich nie jest moją siłą sygnaturową, także mam nad czym pracować. Przygotowałam dla Was takie szersze opisy dwóch sił charakteru, ale patrzę na czas i nie wiem, czy zdążę obie omówić. Spotykam się czasami z tym, że osoby, które zrobią test i zobaczą swoje siły sygnaturowe, to nie cenią tych sił, które posiadają. Wydają się one im takie zwykłe, oczywiste. Bardziej cenią te siły, których nie mają. To jest całkiem naturalne. Możemy mieć takie wrażenie, że nasze siły to nic wielkiego, a nasze zachowania, które z nich wynikają, nie są niczym szczególnym. Jest tak dlatego, że te zachowania przychodzą nam z łatwością, są dla nas naturalne, a nauczyliśmy się takiego nastawienia, aby cenić raczej to, co przychodzi nam z trudem. Jednak prawda jest taka, że wszystkie siły dają nam szereg korzyści, wszystkie nas energetyzują, poprawiają nam nastrój, ale też wszyscy jesteśmy wyjątkowi, dlatego że mamy unikalną konfigurację i nasilenie sił. Te 24 siły dają ponad 6 miliardów kombinacji. Także jakby jest możliwa unikalna kombinacja dla każdego człowieka. I to, co ważne, te siły nie działają w izolacji, pojedynczo, tak? Czyli to nie jest tak, że wykorzystujemy jedną siłę w danej sytuacji, tylko one współdziałają ze sobą. Zarówno najsilniej oczywiście działają i współdziałają te siły sygnaturowe, ale również inne siły wpływają na działanie naszych sił popisowych. Dlatego warto przyglądać się nie tylko siłom sygnaturowym. Dobrze jest też zastanowić się i przyjrzeć tym siłom, które są ostatnie na naszej liście. Zadać sobie pytanie, czy któraś, czy jakby słabe wykorzystanie którejś z tych sił nie ciąży nam w jakiś sposób w życiu. Nie służy albo wręcz nawet nie szkodzi nam w relacji czy ze sobą samym, czy z innymi ludźmi. Dobrze jednak pamiętać, że praca nad tymi najsłabszymi siłami będzie dużo trudniejsza i raczej nie staną się one naszymi siłami sygnaturowymi. Jednak w ich rozwijaniu mogą pomóc nam te siły najsilniejsze, które mamy. I teraz chciałam przejść właśnie do sił charakteru. Wybrałam dla Was takie dwie siły, które
mogą wydawać się mało ekscytujące na pierwszy rzut oka. Jedna z nich sił należy do tych najczęściej występujących, to jest krytyczne myślenie, a druga siła, która należy do najrzadziej występujących, jest to siła rozwagi. I dlaczego wybrałam te siły? Dlatego, że dlaczego one są ciekawe? Bo krytyczne myślenie jest często przyjmowane jako raczej negatywna cecha, a rozwaga należy do tych sił, które raczej nie są cenione. Także zacznę od krytycznego myślenia. Na tę siłę składa się ocenianie, ale też otwartość. Jest to takie wielostronne spojrzenie na rzeczywistość, gotowość do jej badania. Polega ono na takim uczciwym rozważaniu i rozpatrywaniu spraw z różnych stron, bez wyciągania pochopnych wniosków i opieraniu decyzji na solidnych podstawach. Obejmuje ono także otwartość na zmianę w świetle pojawiających się nowych dowodów i faktów. Jest to taki rodzaj logiki i racjonalnego myślenia, który może działać korekcyjnie, kiedy naturalnie mamy skłonność do myślenia w taki sposób, aby wspierać nasze obecne poglądy. Krytyczne myślenie jakby to jest taki krok w tył i spojrzenie na rzeczy z innej perspektywy. Otwartość nie oznacza tutaj ani niezdecydowania, ani tolerancji takiej bezkrytycznej innych punktów widzenia. Osoba z taką siłą raczej podejmuje decyzje i nawet może mieć preferowane kierunki działania. Tutaj taką podstawową charakterystyką to jest rozważenie innych punktów widzenia i gromadzenie informacji i, tak jak mówiłam, otwartość na zmianę zdania. Jakie są korzyści z tej siły charakteru? Takie oglądanie rzeczywistości z więcej niż jednej perspektywy może szczególnie przydawać się w sytuacji zmian czy tranzycji, czyli w takim świecie, w jakim obecnie żyjemy. Krytyczne myślenie przeciwdziała też stronniczemu myśleniu. Pomaga w trafnym podejmowaniu decyzji. Otwarty umysł przyczynia się z kolei do poszukiwania sensu życia. Pomaga rozwijać drogę do naszego osobistego szczęścia, odkrywać, co ma dla nas głębokie znaczenie i co jest naszym celem w życiu. Ważne też, że osoby z tą siłą są mniej podatne na pojedyncze informacje i są bardziej odporne na sugestie i manipulacje. Patrzę jeszcze na czas i zastanawiam się, żeby trochę skrócić i jak mówiłam wcześniej, możemy nadużywać lub słabo wykorzystywać nasze siły charakteru, bo tak jak we wszystkim, najlepszy jest dla nas złoty środek. Więc warto wiedzieć, jakby w czym się przejawia zbyt słabe wykorzystanie siły. I tak, w przypadku krytycznego myślenia, czasami są takie sytuacje, że wpadamy w pułapkę emocji i wtedy wyłącza nam się krytyczne myślenie. Wtedy brak nam racjonalności i w zależności od okoliczności
może to nie być dla nas optymalne. Te gorące emocje zakłócają naszą racjonalność i najpierw musimy ochłonąć, by móc korzystać z tej siły. Ponadto, jakby mając pewne doświadczenia życiowe, relacje z innymi ludźmi, czasami w dzieciństwie nie byliśmy, nawet albo teraz nie jesteśmy zachęcani, tak, do wyrażania krytycznego myślenia. Na przykład dużo osób ma takie relacje z rodzicami, niezależnie od tego, że są już dorosłe, że rodzice nadal ich pouczają i instruują. I w jaki sposób możemy rozwijać krytyczne myślenie, jeżeli wcześniej nie byliśmy zachęcani do jego wykorzystywania? Jeżeli jest jakiś temat, który wzbudza w nas silne emocje i uważamy, że możemy być stronniczy w stosunku do tego tematu, warto jest poszukać jakichś przeciwstawnych poglądów, opinii i konstruktywnie im się przyjrzeć, tak żeby dopuścić właśnie inne punkty widzenia. Innym pomysłem może być na przykład obejrzenie filmu, którego naturalnie byśmy nie wybrali, tak? Czyli tak jakby coś, co nie jest zgodne z naszym gustem i z naszymi przyzwyczajeniami. Krytycznego myślenia można też nadużywać. I nie jest to dobre, dlatego że krytyczne myślenie jest przydatne tam, gdzie musimy rozważać wiele punktów widzenia i podejmować decyzje, mając tak szeroką wiedzę. W relacjach osobistych podejście oparte na faktach raczej może nam nie służyć i nawet prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Także przepraszam, ale tutaj mi się coś włączył mi się komunikat. Przepraszam, coś mi w komputerze pozmieniały się ustawienia. Aha, no właśnie. Mówiłam o nadużywaniu właśnie krytycznego myślenia w tych relacjach osobistych i no właśnie, tak jakby wtedy nadmiar krytycznego myślenia nam nie służy, jakby warto tutaj postawić na empatię i słuchanie. Kolejnym przejawem nadużywania krytycznego myślenia może być takie niekończące poszukiwanie informacji, żeby podjąć jak najlepszą decyzję. I to powoduje brak podejmowania decyzji i takie niezdecydowanie. Rzeczywistość jest taka, że najczęściej
musimy podejmować decyzje przy ograniczonej ilości informacji. Także takie mocno uzasadnione podejście może wydawać się racjonalne, ale nie służy nam, kiedy nie zwracamy uwagi na emocje. I to może być frustrujące dla osób, które podejmują decyzje bardziej emocjonalne czy intuicyjne. Także ważne jest, żeby nie być tylko taką logiczną osobą, myśleć i wszystko analizować. Dobrą równowagę pomogą nam osiągnąć no właśnie wsłuchiwanie się w swoje emocje, ale też takie siły charakteru, które wypływają z serca. I są to wdzięczność, życzliwość i miłość. W tym, żeby nie nadużywać krytycznego myślenia, pomaga zrozumienie, że wiele decyzji w życiu nie jest nieodwracalnych i warto nauczyć się rozróżniać, kiedy nasze decyzje mają duże znaczenie i wymagają zbierania większej liczby informacji, a kiedy są mniej istotne i wymagają mniejszego nakładu energii. Ponieważ jest już 21, to o rozwadze chyba nie zdążę opowiedzieć. Także czekam na pytania. Być może pojawiły się jakieś pytania i chcielibyście je zadać. Przypomnę też o konkursie. Będzie on dostępny również po transmisji. Napiszcie w komentarzu, jakie siły waszym zdaniem najsilniej są związane z poczuciem szczęścia i satysfakcją z życia. W oczekiwaniu na wasze pytania podsumuję. Także siły charakteru to są takie pozytywne właściwości, którymi wszyscy się odznaczamy i mają one wpływ zarówno na nasze myśli, nasze emocje i zachowanie. Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, ale co ważne, ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z sił, ale w różnym stopniu. Te, które mają największe nasilenie, są naszymi siłami sygnaturowymi. I warto wiedzieć, że osoby, które wykorzystują siły sygnaturowe, mają dzięki temu wyższy poziom energii, doświadczają mniejszego stresu, są szczęśliwsze. Charakteryzują się wyższą samooceną, są bardziej pewne siebie. Z większym prawdopodobieństwem udaje im się osiągać swoje cele, a przy tym są bardziej usatysfakcjonowane z rezultatów. Również są bardziej zaangażowane w pracę. Dlatego zachęcam do poznawania swoich sił i do wykorzystywania tych sił na co dzień. Nie ma żadnych pytań. Ach.
Małgosie napisały o najrzadszych siłach, które posiadają. Małgosia Kusyk ma tak, wybaczanie i zapał. I Małgosia Zamorska też ma dwie rzadkie siły, zapał i duchowość. Ja nie mam żadnej z tych rzadkich sił. Mam kilka tych, które występują najczęściej. O, jest pytanie. W jaki sposób możemy jako liderzy wspierać innych w wykorzystaniu sił? Tych sposobów jest co najmniej kilka. Liderzy przede wszystkim swoim zachowaniem modelują zachowania innych, czyli jeżeli my jako liderzy korzystamy z naszych sił, charakteru, widać je w naszych zachowaniach, stajemy się dla innych przykładem. Innym sposobem jest zauważanie wykorzystania sił charakteru przez osoby, z którymi pracujemy. Czyli to jest to ćwiczenie, o którym mówiłam wcześniej, że obserwujemy i wyłapujemy takie zachowania. Nazywamy, tak? I tutaj, no nie wiem, możemy powiedzieć, widzę, że wykorzystujesz swoją siłę charakteru, którą jest wdzięczność. Zauważasz to, co robią dla ciebie inne osoby, i potrafisz tę wdzięczność wyrażać. I w ten sam sposób można podchodzić do wszystkich innych sił. Także przede wszystkim warto poznać te siły, zrozumieć, czym one się przejawiają, żeby móc zauważać te siły zarówno u siebie, jak i u innych ludzi. Skoro nie ma więcej pytań, to chciałam jeszcze na koniec przypomnieć, że kolejny live z liderką już za 2 tygodnie. 25 lutego o godzinie 20. Małgosia Kusyk odpowie na pytanie, jak mierzyć sukces, opowie o celach SMART, o krach, o wskaźniku szczęścia i innych miarach. Serdecznie zapraszam w imieniu Akademii Zwinnej Liderki Małgosi. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.